żeby podejść w ogóle do takiego problemu przetworzenia takich 250 tysięcy obiektów, takim klasycznym podejściem jest stworzenie sobie takiego podstawowego obiektu i dokładać mu coraz więcej funkcjonalności, coraz więcej animacji, na przykład jakieś skrzyżowania itd. W ten sposób wbudowaliśmy system, który jest mega uniwersalny i potrafi przetworzyć wszystko. Niestety nie jest to dobra droga, gdyż musielibyśmy zbudować maszynę do przetwarzania chaosu. Najprostsze kombinacja, na przykład animacja i ruszający się obiekt daje nam już dwa stany. I kombinacja to cztery możliwe stany, które musimy obsłużyć. Same animacje nasze mogą nam się rozbić na animacje vertexowe, gdzie możemy sobie morfować na przykład twarz, plus jeszcze do tego szkielet. W tym momencie tych stanów mamy już 8. Z takim podejściem niestety więcej musimy sprawdzać, niż faktycznie przetwarzać. My ten problem, który fachowo nazywa się programowanie zorientowane na dane, realizujemy poprzez systemy renderujące. To sobie omówimy na tym na przykład dosyć proste, postaram się wybrać takie mało skomplikowane ujęcie. Obrażę. Jak się do tego zabrać? Na razie sobie pominiemy fazę wycinania obiektów. Zajmiemy się samym przygotowaniem tych danych, czyli właśnie tym programowaniem zorientowanym na dane. Jak to zrobić? W naszym edytorze, naszym podstawowym takim obiektem, coś co w Unity na przykład bardzo popularnym jest Game Objectem. U nas takie coś nazywa się Model Object. Cały ten system w ogóle jest Model Objectem. I tylko tam wrzucamy nasz chaos, czyli obiekty, które mają animacje, obiekty, które mają strasznie dużo materiałów, są w jakiś sposób bardzo skomplikowane i nie nadają się do dopasowania, będziemy wrzucać tylko tam. Tym sposobem rzuciliśmy już na ekran 760 drobkoli, które w skrócie to nazwamy bitem. Część naszej sceny udało się spaczować. Mamy 394 obiekty, które poszły przez instancjonowanie, przez instancjonowanie. Wrzuciliśmy na ekran 143 tysiące trójkątów. Jest to bardzo mało. No na obrazie tutaj, co można zauważyć? Drzwi na przykład. Nie wiem, czy to widać starsze, szczególnie tutaj na środku. Ale mamy tutaj praktycznie dużo drzwi. Jest kilka lamp i parę samochodów. Dlaczego? Drzwi można otwierać. Są one skryptowane. Dlatego nie pasują nam jak gdyby do jakichś systemów specjalizowanych. Musimy je obsługiwać w taki sposób bardziej ogólny. Lampy też mogą się zapalać, mogą się gasić, można ją na przykład popsuć. W jaki sposób może być powiązana ze skrytami, to wiem. To samo tyczy się samochodu. Prawdopodobnie gdzieś w środku jest jakiś lód. Można ten samochód otworzyć, coś z nim zrobić, być może da się go podpalić. Jest, w jaki sposób on jest bardziej skomplikowany od innych. Czyli mamy załatwione obiekty skomplikowane. Co teraz zrobić z tymi prostszymi? Ponieważ jesteśmy w stanie w edytorze przetworzyć sobie dane, zanalizować naszą scenę, to możemy pewne obiekty spróbować wrzucić do worka, który u nas nazywa się Simple Objects. Jest to system, który z całej masy 250 tysięcy wybiera po kolei obiekty i podstawowym kryterium, one się nie ruszają, nie mają animacji. Można by je przyrównać do statycznej geometrii, ale działa na nie na przykład wiatr, który mamy w komendzie również zaimplementowany. Jaki jest efekt pracy takiego systemu? Mamy 3000 drobkoli, dużo już poszło w instancję, prawie 10 000. Mamy ponad 3 miliony trójkątów już na ekranie. Tak statystycznie, jak przyjrzałem kilka leveli z Dying Light oraz Skyrim, wychodzi, że 80% sceny można w ten sposób przekazać do tego systemu. Jeżeli teraz przypomnijcie sobie, co mówiłem wcześniej, a propos tego programowania zorientowanego na dane, te 80% obiektów nie musi sprawdzać, czy ma animację, nie musi sprawdzać jakichś warunków krytycznych. Ten system robi po prostu to, co powinien i nic więcej. Dzięki temu może działać szybko i bardzo efektywnie, więc nawet samo pakowanie w instancji tych obiektów jest tutaj bardzo, bardzo szybkie. Na koniec. Nasza taka mała perełka, to są tajne obiekty, czyli małe, które tutaj, nie wiem, zauważyliście, w 10 tipach rzuciły nam na scenę 10 tysięcy
obiektu. Ta noga przełącza z powrotem do przodu. Widzicie? Ilość trójkątów nie zwiększyła się taki strasznie. Wrzuciliśmy 300 tysięcy obiektów. Dlatego tak przełączałem, żeby można było zauważyć. Koło śmietnika pojawiły nam się śmieci, pojawiła się trawa i różne inne małe elementy. Tych obiektów na mapie, gdyby chcieliście zapisać i rozstawić, byłyby miliardy. Dlatego nie zapisujemy ich tak. Zapisujemy sobie mapę gęstości. Na tej podstawie artyści malują sobie, tutaj ma być takie, takie coś ma się wysiać, tutaj ma się wysiać budeczki, jakieś kamyki, trawa. To wszystko jest dynamicznie generowane. Poruszamy się po mapie, system dookoła nas zaczyna wygenerować. Tych obiektów jest tak dużo, że nie ma sensu sprawdzać, czy one są widoczne. Po prostu wiele szybciej jest spróbować wyrysować i sprawdzić, czy jest nie widać. Dlatego taki system operuje na całych obszarach, na całe komórki, po to, żeby po prostu robić to efektywnie i szybko. Na koniec wrzucamy na system podprocesowy. To jest nasza finalna liczba, dosyć mała. Pojawiły się tutaj cienie. Wszystkie te liczby to już są liczby z cieniami, czyli 4400 około brokoli. Załatwiliśmy całą scenę. Mamy wyrenderowane cienie, naniesiony postproces. I zwróćcie uwagę, jak wiele obiektów, 22 tysiące, udało nam się zbaczować. Czyli z tych wszystkich typów, tam kilka zawołań, generuje tak dużą ilość zbaczowanych danych. Tam w scenie zamknęliśmy 3,7 miliona trójkątów, co jest wynikiem bardzo dobrym. Na taką głębię i dość dużą wysokość. Powiem wam teraz, jak to się dzieje, jak sobie radzić z tym, żeby właśnie nie rysować niepotrzebnie. Nasze systemy mają dwie fazy, w których przetwarzają swoje dane. Pierwsza faza jest nazywana pre-render i jest to faza, w której system jest pytany, pokaż mi, co ty widzisz. Ponieważ podzieliliśmy nasze dane, każdy system opiekuje się nimi, on jest w stanie też w swój najbardziej optymalny sposób dać taką odpowiedź. Jak to wygląda? Pierwsze, co robimy, to na pewno znacie, sprawdzamy, co jest naszym prostą, przyjmujemy kamerę, patrzymy, co w nią wpada i mamy w tym momencie, ile obiektów potencjalnie jest widocznych. Te, które są gdzieś bardzo daleko, możemy sobie od razu pominąć, bo będą prawdopodobnie za małe. Część możemy sobie zlodować. Finalnie przez 80 prawie tysięcy obiektów, które potencjalnie widać, udało nam się usunąć prawie 20 tysięcy, mamy 62 tysiące do wyrenderowania. Jest to za dużo już w tym momencie, bo jak tutaj się przyjrzymy, można zauważyć taką ciekawą rzecz, że te obiekty, które są blisko nas, bardzo dużo ekranu przysłaniają. Wchodząc na przykład do pomieszczenia, nie ma sensu renderować gór daleko, jeżeli nie ma okien. Prawda? To jest dosyć oczywiste, ale bez zauważenia tego drobnego faktu możemy się zapędzić właśnie renderowaniem 80 tysięcy zamiast na przykład 2 tysięcy. Taki system u nas to UDR. Proste rozwiązanie, gdzie do każdego obiektu możemy sobie doczepić geometrię, która służy do przysłaniania właśnie do okluzji. Dzięki temu możemy sobie wyrenderować coś jak z-buffer na grafice. My liczymy to wszystko na CPU, żeby odpowiedź była natychmiastowa. Ten buffer jest bardzo mały, to jest 256 na 256 dialer chyba. Tak, 256 dokładnie. Tutaj będziemy oglądać pierwszą mi mapę tego obrazu, czyli 128 na 128. Po co to w ogóle wszystko tutaj robić? Gdy mamy przygotowany taki z-buffer, zanim rzucimy jakieś obiekty narysowania, sprawdzamy, czy nasz obiekt będzie przed czy za ten naszego z-buffera. Tutaj jaśniejszy kolor oznacza bliżej, ciemniejszy jest dalej. Prosta bardzo sprawa. Sprawdzić tylko, czy to widać. Dzięki temu, wchodząc na przykład do pomieszczenia, renderujemy tylko to, co widać za oknem. Nie musimy renderować niepotrzebnych rzeczy, których i tak użytkownik nie zobaczy. Szkoda na to w ogóle mocy. To jest bardzo fajnym przykładem. Jest tutaj rura, którą znalazłem na lederu finansowym. Wchodząc do rury penalizacyjnej, takiej wielkiej, znika praktycznie cały lewer. On na rurze właśnie level A rozłożył sobie ładnie okudery naokoło. Te okudery wycinają całą praktycznie scenę.
z takiej 80 tysięcy obiektów robi nam się, nie wiem, 500. My możemy dzięki temu generować bardzo skomplikowane światy, które idą miliony obiektów efektywnie. Wszystko się rozbija o odpowiednie przygotowanie. No i późniejszą obróbkę, żeby nie rysować, nie robić tego, co nie trzeba. Zobaczmy, jak to działa. 62 tysiące obiektów wyjściowo. Dzięki dosyć nawet przy takim niewygodnym spojrzeniu z góry udało nam się usunąć połowę praktycznie obiektów. Na renderingu mamy 35, no prawie 35 tysiąca do renderowania wszystkie PU. No jeżeli chodzi o wydajność systemu, myślę, że jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Połowę obiektów usunięty. Gdy już mamy takie przygotowane dane do renderingu, wszystkie systemy odpowiedziały, sprawdziły swoje widoczność swoich obiektów na obuderach również, czyli widać. Możemy przystąpić do właściwego renderowania. I tutaj moglibyśmy to wszystko mieć zakodowane na sztywno w kodzie, za każdym razem, gdy do nas przyjdzie, coś uzmieniać i tak dalej. Niestety programiści, szczególnie silnikarze, nie mają czasu na to, żeby non-stop długo poprawiać i komuś coś ligować. Dlatego my staramy się raczej dawać funkcjonalność niż samemu ją tworzyć. Dlatego na przykład renderingiem u nas zajmuje się specjalna grupa, ciężko to tak nazwać, jest po prostu cały dział, który nazywa się TH. Oni są w stanie zarządzać renderingiem z grudnia oczywiście. Tak to u nas wygląda. To jest początek naszej miłości do skryptów w Chromie. Prosty skrypt, pewnie zakradnego autorstwa, tak żeby patrzcie później grafikę, którą się produkuje, ale jestem programistą, a nie grafikiem. Na początku ustawiamy sobie, jakim kolorem ma być wyczyszczony ekran. Ustawiamy sobie widok na bufory. To zaraz powiem, co to jest. I rysujemy sobie scenę. To wszystko. Prosty, krótki skrypt, który już daje możliwość wydelegowania swojej pracy komuś innemu. W tym momencie jest to właśnie nasz beta, czy art director na przykład. My wystawiamy tylko funkcjonalność, oni ją konsumują, pracują sobie na tych skryptach. Bufory tutaj. U nas buforem może być na przykład render target, można je wiązać widoki jako NRT. Możemy sobie generować bufory, które są strukturalne, możemy robić dispatch na komputerze shaderze. Robimy też inne strasznie brzmiące nazwy, jak na przykład draw direct z takich buforów. Chodzi tutaj o to, że jesteśmy z tego skryptu nawet w stanie wygenerować dane przez GPU i uruchomić je na GPU bez udziału procesora i my nie musimy nic kodować, wszystko leży w gestii praktycznie tylko grafiku. Bardzo ten system odciąża nas, jeżeli chodzi o pracę. Efekt mojego skryptu i mojej stęki jest taki. Wyrysowaliśmy sobie scenę, która tam była opisana jako OPQ. To jest skrót od opaku, czyli nieprzeźroczyste. Ten skrót wiąże się ze sposobem, na jaki dzielimy naszą scenę materiały. Materiały mogą być nieprzeźroczyste, mogą być przeźroczyste, ale każdy można oznaczyć sobie właśnie w taki sposób. To oznaczenie nazywamy techniką i pozwala nam na przykład rozwiązywać problemy przeźroczystości. Tak jak tutaj na przykład mam ustawioną wodę na stole, no z racji, że ona jest przeźroczysta i prześwituje coś pod spodem, nie mogę narysować jej na początku, bo wtedy prześwitałaby mi przez nią, prześwitałaby mi podłoga, a nie stół. Gdy najpierw narysuję stół, a później woda, to wtedy będzie wszystko w porządku. Coś takiego spróbujemy tutaj dodać. Obraz jest dość suchy, dodamy sobie na przykład jakąś wodę tutaj. Jedyne, co dopisałem, to przygotowanie dwóch buforów, gdzie jednym jest siatka z bufora, drugim jest siatka tego ekranu kolorowego, który oglądaliśmy przed chwilą. Wywołanie jednego trójkąta z tymi trójkątami z procesem. I dalej na coś takiego. Ładne screen space reflection. W mojej takiej... O, między pięknej scenie dostawek. Ale wszystko działa. Bardzo prosto. Można sobie to modyfikować. Co najważniejsze, ja nie muszę do tego siadać, bo ja tylko wystawiam funkcjonalność. Ktoś może się z tym bawić, ma na to czas, lepiej się na tym zna. A o tym też mam właśnie, chciałbym opowiedzieć, jak oni się na tym znają. Programiści nie są grafikami. Mamy wyczucie takiego detalu i niuansu. Nasi techartowcy, którzy są specami w tym temacie,
zaczęli się bawić tymi systemami. Dzięki temu aktualnie w Holendrze 6 korzystamy z fizycznego modelu oświetlenia. Nie będę tutaj kompletnie wchodził w szczegóły, jakie to są rozkłady światła. Chodzi generalnie o to, że mamy możliwość regulowania takimi parametrami, jak na przykład kropowatość powierzchni. Jest zachowana energia, to wszystko jest spójne i możliwie fotorealistyczne. Warto tutaj jeszcze dodać, że nasz system fizycznego oświetlenia jest spięty z całkowitym globalnym oświetleniem strefy. Nie będę gadał z tych faktów, to wasze. Tak to wygląda. Światło, które wpadło z zewnątrz przez miarkę, odbija się od jakiegoś chodniczka, który tutaj jest w tej kuchni. Wszystko zaczyna się robić żółte. Jest to jeszcze ekstra jakaś lampka. Cała scena jest skąpana po odbijanym świetle. No wszystko gdzieś tutaj pracuje, gdzieś wszystko jest wyliczane. My, żeby coś takiego robić, mamy rozłożone to na całą firmę praktycznie. Mamy całą grupę komputerów, które tam budują te światła, liczą je w nocy, szczególnie do obiektów wszystkich. Jest to bardzo czasochłonne. W tym momencie my sprawdzamy dwa takie odbicia, czyli na przykład od wymagnika na szafkę, z szafki jeszcze na inne obiekty. To różnica między jednym a drugim odbiciem jest kolosalna, ale między drugim a trzecim jest dużo mniejsza, dlatego właśnie używamy głosu. Pokażę wam na przykładach, jak ważny jest ten ambient właśnie dla takie rozproszone światło. Znowu sam czysty kolor, to jak w mojej pięknej scenie. No wygląda to strasznie sucho, nie dałoby się grać. A zależy na jakości. Rzucamy samo światło. Jest już dużo lepiej, ale nie wygląda tutaj dobrze. Mamy ciemne miejsca, które nie są wyświetlone. Kiedyś radzono sobie z tym problemem, jak mówiąc, globalnie ambient na całej scenie albo dla grupy obiektów. Dawało to pewnie dosyć fajne rezultaty, ale było raz czasochłonne, a przede wszystkim nie dawało takiego, jak wiecie, diabła zawsze w szczegółach. Tutaj im bardziej niuansów jest wzięty pod uwagę, tym ten obraz jest bardziej wiarygodny. Zobaczcie, ile tutaj jest takiego światła rozproszonego. Dlaczego to jest niebieskie w większości? Od nieba. Tutaj mamy odbity dach, taki sensor nuklearny. Wpada nam mnóstwo niebieskiego światła od nieba, a samo słoneczne światło rozprasza się na powierzchnię, dlatego te filary tutaj mam żółte. To jest światło, które odbiło się od posadzki, zatem przyczytałem jakimś łukiem. Odbija się od posadzki, od ściany i wraca na te filary od tyłu praktycznie. To samo jest tutaj przy tych, nie wiem jak to nazwać, nie architektonicznie, żeby było ładnie. Ale tam, gdzie mamy ten podest, można chodzić pod spodem też, miejsce, gdzie mieliśmy totalnie czarne, w tym momencie zaczęło się rozjaśniać, bo ściana naprzeciwko odbiła na to słońce i to światło wróciło w tamto miejsce. Jak połączymy te dwa efekty, czyli światło kierunkowe i tym razem uwzględnimy nasz ambient, jeszcze przy wykorzystaniu mega skomplikowanych wzorów do fizycznego oświetlenia, nasza scena w końcu wygląda tak, jak powinna. Moglibyśmy nawet spróbować coś takiego pokazywać i osoba niezorientowana przy dobrej geometrii jest w stanie się pomylić, że to jest zdjęcie, które jest przygotowane jakimś aparatem, a nie wyrenderowane na słupku w jakimś silniku komputerowym do gier i tak dalej. Naprawdę takie ujęcia typu samochód, czy wszystko, co widzicie w folderach, można w ten sposób przedstawić i bardzo, bardzo dobrze to działa. Wszystko jest kwestią właśnie takich detali. Tutaj troszkę rozproszonego światła, tutaj bardziej skomplikowane wzory i tak dalej. Ale tak, pokazałem wam troszkę skryptów z tego procesu. Tak jak mówiłem o tym świata i materiałem, chciałem tylko troszeczkę wspomnieć, jak to wygląda i jak ważny jest to element takiej sceny. Nasze skrypty spełniają tą właśnie fajną rolę, że delegują nam jakąś funkcjonalność do jakichś innych działów. Kogoś, kto się lepiej na tym zna. Żeby one nie były takie oderwane od siebie, mamy stworzony system zmienny, który tak ładnie się nazywa blacklist. Nasze zmienne na blackliście można czytać i zapisywać z skrypta. Można je też samo, można z nimi zrobić w kodzie i jest do nich też dostęp w shaderach czy w materiałach. Pokażę wam na przykładach po prostu, jak można kreatywnie podejść do prostej rzeczy, jak kilka skryptów, parę zmiennych.
Na pierwszy ogień weźmiemy sobie czas. W każdej grze mamy czas. Jest czas do końca levelu. U nas w Dying Light'cie zrobili sobie czas gry. To jest świt, wczesny bardzo. Zaczyna wstawać z końca. Pojawiają się dać szafy. Scena zaczyna ożywać. Tutaj cały czas działa nasze globalne oświetlenie, tak? Wszędzie jest przeliczone ten mapie. U nas to wszystko ma taką ładną nazwę, czasopogoda. Jest to zestawienie czasu i pogody. I takich ustawień mamy całą dobę podzieloną na parę takich kluczowych, jak gdyby godzin. Czyli na przykład wschód słońca, i tak jak ktoś nazywa fachowo w filmach Magic Hour, że wtedy słońce wschodzi, wszystko dostaje ładną, żółtą barwę. My ustawiamy się właśnie na ten moment, żeby tam mieć idealnie wyciągnąć wszystkie bąsy. A wszystkie minuty pomiędzy tymi naszymi próbkami interpolujemy między sobą. Jedziemy dalej z naszą godziną. Zaczynają się pojawiać cienie, scena dostaje głębi. Tak to wygląda przy pełnym słońcu z tyłu. To jest najgorsza scena, jaką można zrobić. Rzucamy światło z tyłu, wszystkie obiekty mają pełne światło. I znowu słoneczko nam się chowa. Efekt na żywo, że jest niesamowity, to po prostu cała scena żyje. Jesteśmy w stanie jedną zmianą praktycznie, która została przez zespół THQ odczytana z gry, przekuwają ją na parę ustawień swoich efektów, które mają w skrypcie postprocesowym, uzyskując naprawdę rewelacyjne rezultaty. To jest już jest dobry przykład, ale mój ulubiony jest jeszcze bardziej wykręcony. On jest z jednej zmiennej, która jest strasznie skromna, przyjmuje wartości tylko od 0 do 1 i zrobili coś po prostu fantastycznego. Ta zmienna nazywa się pogoda. Tak wygląda czyste, przejrzyste powietrze. Tak wygląda pogoda pochmurna. A wiadomo, jak się chmurzy, to w końcu spadnie deszcz. Tak to wygląda. Oczywiście to wszystko tutaj jest liczone w procesie. Nie dokładają tutaj żadnych obiektów, bo oni nie tworzą levelu. Oni tylko go przetwarzają. Wszystkie te deszcze, te kruchalki, które tutaj są, to wszystko jest nakładane w procesie. Tak jak mówię, mogą sobie rysować pisać shaderem, mogą sobie poprzeć dispatcher, korzystając z tego w całości. Tutaj, na tym ekranie, polecam zobaczyć trailery z naszej gry Dying Light'a. Mamy też wiatr. Także w trakcie, gdy jest burza, te wszystkie liście, wszystkie gałęzie, to wszystko się wygina. Naprawdę wygląda to fantastycznie. Teraz tak troszkę od naszej strony. Z racji, że naszą pracę możemy wydelegować komuś innemu, mamy czas na to, żeby spojrzeć, jak nasze rendering się zachowuje dalej. Bo pamiętajcie, w renderze powycinaliśmy sobie dużo obiektów, które nie są widoczne. Możemy się skupić na samym renderowaniu. Na początku, gdy nasz pre-render się zakończy, mamy tutaj ten pierwszy bloczek niebieski. Widać go dobrze. Jest to render script, w którym właśnie mielimy nasze zmienne. Czytamy sobie, tam jest strzałka w dwie strony do barwisk, to zaznaczył. Czytamy nasze zmienne, czyli na przykład sprawdzamy, jaka jest godzina i ustawiamy zmienne, które później będzie czytał nasz script postprocesowy. Na przykład właśnie, czy ma padać deszcz, czy ma być jakaś kolorystyka podkreślona, bo jest zachód słońca, czy coś takiego. Ustawiamy sobie parametry, czyli przygotowujemy się do renderingu. Później tylko wykonujemy nasz skrypt do DFX. Najpierw fragment, który coś ustawia, czyli ustawiamy sobie na przykład render target. Później puszczamy, jest to polecenie Steam po paku, które rysowało moje drzewo renderem. Czyli wrzucamy obiekty. Później następny fragment przygotowania, coś możemy przetworzyć, dorzucić jakiś obraz. Kolejna technika, czyli na przykład rysujemy wodę, bo jest później. I tak do końca, aż dojdziemy do końca naszego skryptu. Sposób dobry, fajny. W dzisiejszych czasach mamy procesory, które mają wiele ceny. A to jest taki strasznie miliony proces, który trwałby za długo. A pamiętajmy, że musimy się zmieścić w tych 33 milisekundach, żeby mieć 30 FPS co najmniej w UHD. Nie mówię o 60, no bo jakie teraz z 60 FPS w UHD, to wszyscy na forum krzyczą, że jak to, miała być nowa generacja. Niestety nie ma. Ale prawda jest taka, że różnica między 30 a 60 to jest parę razy więcej czasu na przetworzenie, na rendering, na wszystko. No i o ile w niektórych typach gier faktycznie można się zgodzić, że 60 jest niskonieczne, bo
zazwyczaj idzie się na ten kompromis, rzeczywiście jest godzina, a daje możliwość zrobić dużo, dużo więcej z tym obrazem, a jeszcze problemem samych obiektów. W tym momencie wszystkie nasze pre-rendery mamy puszczone na wielu wątkach, skaluje się to praktycznie na dowolną wyświetleni. Każdy system wewnętrzny jest rozszerzony, a oprócz tego wszystkie systemy pracują równolegle. To samo dzieje się z renderingiem, czyli nasz taki model najprostszy, czyli najbardziej może zrozumieć, jak działa. W praktyce wygląda tak. Ustawiamy najpierw nasze zmienne, później mamy obiekt, który w tłumaczeniu nazywa się dyspozytor. On rzuca nam zadania na wątki. Każde zadanie zapisuje sobie swoje wyniki do jakiegoś nośnika. W sensie to jest detekt kontekst na konsolach, to będą bezpośrednie komandotery. One gdzieś później są zsynchronizowane, trzeba nie poczekać, jak one się skończą. To wszystko się wysługuje na ekran, możemy coś zaprezentować. Dla uproszczenia wygląda to po prostu tak. Czyli zamiast jechać po kolei, bo trochę ziemi, trochę obiektów, trochę postprocesu, itd., czyli iterując, iterować, zamieniamy to na równoległe, zmieniamy na fragmenty. Przy czterech widzeniach sytuacja jest taka, że staramy na to 7 razy mniej czasu. No i teraz mamy szansę mieć już te nasze 30 sekundy. Mamy dobrej jakości obraz, bo wykorzystujemy nasze skrypty postprocesowe, przetwarzamy ten obraz, także mamy zadanie wykonane. W praktyce takie rozstrenowanie na PC-cie to u nas akurat nie wychodzi dobrze. Z racji, choćby nawet tego wspomnianego na samym początku, podejścia do danych, programowania zorientowanego na dane. My w trakcie renderowania nie robimy dużo zbędnych rzeczy. Przez co nasz rendering to jest praktycznie nieprzerwany ciąg tylko zapytań, zawołań do API RenderX. I nasz kod nie ma za bardzo co tutaj rozgadować. To wszystko się opiera na RenderX-ach, który gdzieś to wszystko cache'uje, gdzieśmy nie go mieli. Wchodzi tutaj problem tego, że sterowniki są rozstradowane jak ich. My jesteśmy rozstradowani, bo się już się kłóci. Zresztą jest to temat na dzielną prezentację, jak działa wewnętrzny RenderX. Ale jeżeli jesteście zainteresowani, można przejrzeć aplikację do na przykład WDM, do modelu sterowników w Windowsie. Są tam straszne rzeczy. Generalnie PC jest stworzony po to, żeby na każdym sprzęcie coś tam działało. Możemy otworzyć grę na laptopie, słabiutki, z małą ilością pamięci. Możemy mieć mega potwora kartę graficzną i ten model musi udźwignąć te dwie sytuacje. W tym momencie jest to nastawione na tą pierwszą. Czyli możemy odpalić 10 gier, na jednym wielkiej karcie graficznej to wszystko będzie działać. To już to ma swój narzut. On wychodzi właśnie tutaj. Że ten boost przez nasze rozstrenowanie to jest tak średnio od 5 do 20%. Z drugiej strony, edytorze, gdzie mamy sam model objectu, mamy single, czyli nie mamy odciętych tych niepotrzebnych rzeczy, informacji o animacjach i jakichś różnych mega dużych struktur. Tam tak przyspieszenie jest do 300%, ale tak naprawdę na PC-cie to 300% wynika z tego, że nasze przetwarzanie danych nie jest idealne i rozkradowujemy sami siebie. No, sam RenderX, gdyby tutaj nam nie pomaga. Na PlayStation 4, gdzie nie ma takich problemów, tam bezpośrednio możemy sobie przygotowywać komendy, które później wykonuje GPU. Zysk jest do 500% na 6 rdzeniach. To skaluje się to bardzo ładnie. Tam zawsze jakieś przygotowanie, coś musimy przygotować. Na przykład sekwencję startową na GPU. Każde zadanie przygotowuje swoje danie. Musimy coś zacząć, później dopiero renderujemy, wszystko wrzucić. Jest zawsze jakiś narzut na rozstrenowanie, ale tutaj skalowalność tego renderingu jest bardzo ładna. Całościowo, dokładając naszego rozłożonego pre-renderu, cały rendering w Chromium 6 idzie właśnie na wątkach. Możemy skalować się nawet na 20 rdzeni, na 30 rdzeni. Wykorzystamy praktycznie każdą moc, jaką dostaniemy. Tak właśnie przyszłościowe jest wszystko zrobione. Móc stworzyć jak najbardziej fotorealistyczne obrazy. Tam jeszcze to mamy kwestię całej gry. Mamy jeszcze policzenie animacji, fizykę i tak dalej. To wszystko mamy rozłożone na rdzenie. Ale główny nacisk tutaj dzisiaj kładzie na obraz. Przy okazji chciałbym też
zaprosić z naszej akademii. My taką inicjatywę, gdzie zapraszamy na praktyki do różnych działów, można pewnie do działu na engine, można trafić sobie do programowania AI. Działy graficzne również przyjmują. Zobaczcie, jak się u nas pracuje. Kiedyś była taka pochwała inicjatywa Akademia Biotechna, gdzie był dostępny nasz silnik. Być może takie coś pojawi się znowu, warto śledzić, czy będziemy, czy są jakieś informacje od nas można zobaczyć namazanie, jak to wygląda. Ale to jest może naszą najmocniejszą stroną, ale to, co dzięki niemu można uzyskać, gdzie się dzisiaj dodaje do rady podnosi. I nie mamy się czego wstydzić, że nasze polskie rozwiązania tak dobrej jakości mogą konkurować z Unrealem, z CryEngine'em, czy z innymi silnikami. Gorąco zachęcam do tego, żeby przejść i zobaczyć, jak to wygląda w środku. Troszkę się przyspieszyli. Dziękuję. Mam więcej czasu na pytania. A czy są jakieś pytania? No to proszę. Jak przy takiej architekturze wygląda kwestia latencji? Kwestia latencji. Żeby sobie uprościć u nas obraz, przetwarzanie w ogóle i całą rankę, korzystamy z pipeliningu. Zakładamy już w tym momencie, że mało kto ma jednorodzeniowy procesor i na jednym wątku umawiamy się, że puszczamy rdzeń logiki gry, a na drugim wątku odpalamy rdzeń renderingu. Co nam dodaje? Że czas naszej ramki jest równy maksymalnemu czasowi któryś z tych dwóch zadań. W normalnym podejściu, gdzie najpierw sobie aktualizujesz obiekty, a później puszczasz je na rendering, czas ramki to jest czas przetwarzania obiektów plus czas renderingu. My mamy to zrobione w ten sposób, że najpierw jednocześnie przetwarzamy i logikę i rendering, czyli to jest maks tego czasu. Płacimy za to tym, że dane z logiki wchodzą na rendering w następnej ramce. Więc w naszym przypadku opóźnienie wynosi 1 rank. Czyli ile tutaj możemy mówić, ile na przykład trwają jest milisekund, ile powiedzmy od czasu wciśnięcia przycisku na PC-cie, czy na konsoli? Na konsoli, od czasu momentu wciśnięcia przycisku na padzie do emisji fotonu z ekranu. Przy 30 FPS-ach to będzie co najmniej 33, a myślę, że spokojnie 6 milisekund. Minimum. Nasze bufory w ogóle na konsolach są przygotowywane na bieżąco, także jeżeli jakieś zadanie już ma gotowe, wygeneruje jakąś treść, czyli jakieś komendy dla GPU, one od razu trafiają na takiego obiektu, który zajmuje się synchronizacją tych zadań, czyli ustawienie 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, po kolei ma leźć obraz, bo wiadomo, nie możemy pomieszać, bo będzie mnóstwo artefaktów. Także jak tylko jakieś zadanie jest gotowe, czyli gdzieś na samym początku tego czasu, od razu leci to na GPU. Oczywiście musimy skończyć całą ramkę, żeby to pokazać, ale to kończenie ramki nie jest obarczone tym, że dopiero na końcu zrzucamy wszystko na GPU, bo to GPU już wcześniej zaczęło coś tam renderować i tak naprawdę nasza końcówka i taki gazetowy prezent to jest tylko ewentualnie dorzucenie pakietu z flipem do command bufora, puszczenie go też do GPU. Działa to całkiem sprawnie. Jak mówię, w okolicy 40 milisekund, myślę, że się zamykam, a nie mierzyłem. Znaczy tak jak mówię, puszczamy od razu, jak mamy coś gotowe. Także w trakcie, jak my logicznie przetwarzamy, jak idzie ta faza renderingu, to iterowanie takie, a może tutaj przewinę troszeczkę. O, tutaj. W momencie, kiedy ten task 0 skończy zapisywać swoje komendy, on od razu leci na GPU. Te inne, one się wykonają na CPU, przygotowując swoje dane, ale całość nie czeka, aż wszystkie zadania się skończą, tylko puszczają od razu. Dzięki temu mamy właśnie zminimalizowaną latencję, bo jak tylko mamy coś, co może GPU zrobić, to od razu dajemy mu zajęcie i to tak w fragmencie task 0, 1, 2, 3, 4, 5, one w tej kolejności, jak one się kończą na CPU, od razu są przepychane do GPU, żeby się wykonywało. To znaczy, my staramy się mieć ten termin zbalansowany w miarę, ale tak szczerze mówiąc, aktualnie time guide problemem jest logika. Czyli AI, jakieś chodzenie po nadmeszach, czyli po takich siatkach nawigacyjnych, gdzie AI przelicza, gdzie może iść, gdzie może wskoczyć.
do zliczenia animacji, fizyka sama, reaktora, różne tam elementy, które można sobie przerzucać. No tam jeszcze mam troszkę pracy do wykonania, żeby to jeszcze lepiej chodziło, było bardziej optymalne. I w tym momencie to jest CPU wam właśnie na tym elemencie. Tak. Na konsolach bardzo fajnie wchodzą dispatcha w tym momencie i są takie pomysły, ale nie wiem, czy Dani Dajki się na to załapie, czy ma aktualnie tą grę. Ale silnik jako taki wspiera coś takiego, choćby nawet przez te podprocesy, gdzie można sobie strzelić dispatcha i sobie obliczyć, nie wiem, na to. O, taki przykład. Jest przymiarka do tego, żeby takie obrzeźni, które się wysiewają dynamicznie, tak jak wspominałem, czyli na przykład trawa, kamienie, jakieś butelki śmieciowe i tak dalej, żeby to wszystko trajsować na GPU właśnie, bo to będzie dużo szybsze. Wynik jest praktycznie od razu na konsolach, nie ma problemu z dostępem do pamięci, kiedy jest pełna przestrzeń adresowa, więc tutaj GPU jest tylko świetnym pomocnikiem o potężnej mocy do równego do przetwarzania. To znaczy, było to pisane z tego, co kojarzę, chyba zero. Na początku pierwsza internacja, to mężem była rozszerzenie C++ do Java. I tam Gentel pisał po prostu wołając Java. Z takich gotowych rozwiązań, że fizyka jest oparta o ODE. Mocno, mocno zmodyfikowane i to już, nawet nie wiem, czy można to nazwać jeszcze ODE, ale skoro nie zamiało ODE. Ale sam mężem z tego, co się orientuje, był pisany od początku właśnie na podstawie tego, co ludzie w tamtym czasie, w 2003 po prostu zaprojektowali. A w tej chwili jest to? Zespół technologii w Tajlandzie to jest mniej więcej 30 osób. Taki korowy team, który zajmuje się renderingiem, to jest około 8 osób. Reszta jest zmienna. Mamy kilka osób, które zajmują się torem. Jest ich za mało, ale pracują też nad narzędziami. Ale można powiedzieć tak, że to jest około 30 osób jest technologią. To znaczy, to jest C++, to jest elementy są C#, jak się dodaje do faktyki, czy coś takiego. Mnóstwo rzeczy, które mamy w Pythonie oskryptowane, to jest głównie infrastruktura taka sieciowa, właśnie to po prostu zbudowanie świata na przykład. Są też skrypty tam w Pythonie, które odpalają całe serię zadań na różnych komputerach, żeby się skalowało. Język to tylko język. Głównie chodzi o to samo programowanie. Myślimy nad tym, żeby zrobić próby, żeby to wszystko, co liczy się offline, spróbować wrócić w real-time, od jakichś kontekstów, bo coś opartego. Wejść po prostu od jakichś istniejących technik, zobaczyć, jak to się sprawdza. No, na razie eksperymentujemy. Microsoft przydaje się 12 podobnych lekcji z poprzednich Directów. Otworzył się na deweloperów bardzo. Dzięki temu powstał taki program Graphics Advisory Board, gdzie jesteśmy też jego częścią. Wszystkie jakieś nowe specyfikacje, pomysły wchodzą na takie powiedzmy forum i każdy może napisać sobie myśli tak, że nie, to jest do kitu, bo znowu chcecie nam zamknąć drogę do robienia czegoś. Nie róbcie tak, sobie więcej low levelu. Generalnie jest takie pacie. Z naszej strony, ze strony deweloperów, że chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, jak to wszystko tam wygląda. Będzie to wyglądać mniej więcej tak jak na konsola, czyli ten model, który nie sprawdza się aktualnie już 11, sprawdzi się w 13. Tam nie będzie kontekstu, bo to jest podstawowy problem 11, że operujemy tam kontekstami. A przy operowaniu command buforem, to my tworzymy kontekst, który zapisujemy w ten command bufor. Jeżeli możemy pominąć kontekst, odpada nam problem na przykład dwuznaczności danych na głównym kontekście i na defer kontekście. Jeżeli zablokujesz jakiś bufor dynamiczny na deferze, twój defer skończy się wykonywać, na głównym kontekście musi zostać stara treść, a nie tak, którą ty zmienimy. Ale tego typu problemy właśnie blokują multitasking na 11, 12, że sobie praktycznie wszystkie te problemy. Będzie dostęp do pamięci, dostęp do zasobów normalny, a nie przez
tablicę wielkich zaborów, tam pisane jest, to trzeba się zagubić, że jak teraz ja mam, ale pracuję tam. W ogóle taka ciekawostka, takie pomysły z Darionem 12 mają już brodę od 2005 albo 2006 roku, wtedy powstała specyfikacja do WDDMA 2. My aktualnie korzystamy z WDDMA 1, WDDM to jest Windows Display Driver Model. Może 8, właśnie 3, dobrze pamiętam. Ciemni na wszystkie bolączki praktycznie, które były w inspektu jeszcze. To jest wszystko publikowane, dopasowane tutaj. 12 w końcu da nam nową jakość, da nam model, gdzie nie dostajemy pamięć. Głównym założeniem nie będzie odpalenie 15 dla nas, tylko odpalenie jednej, ale dobrze. To jest jedna różnica. Chciałem zapytać jeszcze o ten rejestr, bo to jest w ogóle ciekawe. I czy osoby piszące to, to są bardziej artyści, czy raczej tacy junior programiści? Znaczy to jest techa. To są goście, którzy są na styku programowania engine'owego i grafiki. Oni wiedzą, jak działa DPU. Także to są mądrzy goście, którzy potrafią sobie wykminić, że tutaj mają dostęp do jakiejś zmiany, tam w tych skryptach można sobie liczyć, można stworzyć funkcje i tak dalej. Także to są... To są jednak bardziej trochę programiści. Chyba jednak bardziej graficy. Bo potrafią się zmurzać nad jednym pikselem, że dlaczego tutaj jest szaro? Przecież powinien być niebieski. I debugę do GPU i stepują tam jadą, a na samym końcu przychodzą do nas i stanie pomóż po niebie. Tak to wygląda. Szumnie zapowiadana architektura konsol, zwłaszcza w tej technii, w tej chwili, że jest to różnica dewelopera. Czy faktycznie tak jest, że architektura jest taka, że gdzieś mogą, że wszyscy będą dostać? To znaczy tak, cieszymy się, bo jest lepiej niż wcześniej, tak? To zawsze. Z drugiej strony marzymy, bo zawsze się już mieć więcej. Ja jestem zadowolony. PlayStation 4 aktualnie to jest druga po Nintendo Wii, do której mam wielki sentyment, moja ulubiona konsola. Tam głównie wspólna przestrzeń adresowa i to, że nie ma sterowników, nie ma jakichś warstw dodatkowych, to wszystko powoduje, że mam się po prostu przyjemnie na tym pracuje. Nie muszę robić zbędnych rzeczy, wszystko ładuje moc w to, co chcę. To jest właśnie takie niższy poziom zorientowania. Tak. Trzeba mieć kontrolę nad tym wszystkim, żeby móc to wszystko dopiąć na ostatni guzik i podotknąć wszystkie śruby, żeby to zasuwało. Tak, dwa zawierają system, tak samo jest na Xboxie, ale to są szeroko dostępne informacje, więc tutaj to dano wszystko, tak jest. No i teraz aktualny. Sama grafika skarbuje się w 4 porównania. To jest pokaz, że ostatni prezent na procesie, jeżeli są 970-80. Nie jest już to takie fajne, bo to mniej więcej odpowiada, ale daje radę. Full HD przy dobrym podejściu, przy właśnie odcinaniu tych danych, o których dzisiaj mówiłem troszeczkę, jakieś okudery i tak dalej, jak zminimalizujemy tę ilość tych niepotrzebnych rzeczy, na które spalamy moc, no to jesteśmy w stanie generować naprawdę dobrej jakości podawać coś na obraz. Czemu nie odpędziłem? Na PC-cie? No. Bo nikt nie potrafi na PC-cie zrobić jednego standardu OpenGL-a, tak żeby gra napisana raz działała na wszystkich komputerach bez tabu ludzi, którzy będą codziennie modlić się wieczorem o to, żeby nie zrobili jutro aktualizacji sterowników u Intela, Nvidia, AMD, możesz sobie wybrać, bo gra przestaje nagle działać, bo coś się siadło, zostało zinterpretowane. Jest mnóstwo kilku komputerów. Po prostu daje kliks z stabilniejszą platformą na PC. Ale na przykład, jak wspomniałem już na Linuxa, startujemy z naszym silnikiem, tam siłą rzeczy daje kliksa nie ma, tam wspiera na OpenGL. Ale nie powiem, kolega, który tego OpenGL implementuje, troszeczkę ma pracę na tym, żeby to wszystko faktycznie dobrze działa. Chociaż to jest trochę bardziej... Takie przynajmniej wrażenie z rozmowach z nim odniosłem, że na Linuxie ten OpenGL jest jednak troszkę stabilniejszy niż na PC, ale to może być tylko wrażenie. Nie siedzę po prostu w OpenGL. Jeszcze jakieś pytania? Co? No niestety tutaj nie,
nie jestem za bardzo w stanie przepowiedzieć, bo gdzie jest taki, o tej okazji, nie idzie główny nurtem rozwoju i tak dalej. Jest to ważny element w tym momencie, ale nie tak ważny jak konsumenty nowej generacji, czy na przykład procesy. Dlatego nie znam przykład. Główny problem polega na tym, że osoba, która stała w Wrocławiu, nie siedzi w moim pokoju, więc nie widzę na bieżąco, jak te prace idą i jak to wszystko wygląda od strony udziału właśnie w tej rzeczy. To znaczy, nie opowiadałem za dużo o materiałach, ale wygląda to tak, że nasze materiały mają przedziary, które w środku mają taki fragment, który się bezpośrednio tłumaczy na HRSL-a. On wykorzystuje mnóstwo naszych gifanów, czyli na przykład odkłada problem, że gdzieś deklaruje kont buffer, gdzieś jest C-buffer, gdzieś jest jakoś inaczej to nazywane. U nas się po prostu koła naszego defina, które na jakiejś platformie się rozwija do właściwej postaci. Można tam umożliwiać właśnie te zmiany naszego listy, o których też dzisiaj mówię. Jest to taki meta język programowania, ale finalnie w większości to wygląda tak, jak nie tak jak na razie. Oprócz tego też bym na tym poszedł, to znaczy tak idzie w tym momencie. Dokładnie tak. Tak, już go mamy napisanego, wszystko sobie działa. Nie ma z tym problemu. Znaczy, problemy tam są takie bardzo techniczne z tym, jak na przykład zapisywane są shadery. Tak? Na konsolę mogę sobie wypalić jakiś shader, zgrać go na dysk nawet i nie muszę go później generować. No, przy opędzie rzeczy jeszcze tego nie mam. Tam trzeba to jakby skompilować w wodzie. Tak, to ładowanie. Mało. Na mało chyba. No tutaj głównie polegamy na naszym standardycznym dziale QA, który męczy naszą grę i zgłasza wszystkie jakieś niepoprawności. Ale jednak nie ma tego dużo tych programów. Większość to są programy gameplayowe zawsze. Bo jak my się gdzieś sypniemy, to nic nie działa. Tak to wygląda. Tak? Nic się nie odpali, wszystko crashuje albo obraz totalnie się nie nadaje do niczego. No i wtedy to jest szybki szpil. Powiem szczerze, że od kiedy pracuję, to jest mniej więcej 2 lata, nie było jakichś większych klientów związanych z renderem. Tutaj całe renderowanie na przykład, że pokomunikowałem właśnie w Chromie, no tam od razu było widać, że coś tu nie gra, coś nie tak, jakieś te kale gdzieś się, coś się przestawia z kolejnością, gdzieś jakiś blendstay nie został ustawiony i tak dalej. To wszystko można było łapać w trakcie pracy na tym. No renderek jest dosyć prosto, żeby tak właśnie zauważyć, że coś nie gra, ale tak, nuansa jak na przykład, że gdzieś jakiś M-Code dozywany na morzu, gdzieś jest troszeczkę za jasno, bo troszeczkę za szkoda, jest ciężko dozywany. No ale tutaj, tak nie, tutaj czujmy akurat dyrektora i ten, który walkuje tą postawę, bo widzą po prostu, jak to wszystko wygląda, no na chwilę obecną to wszystko daje radę i nie ma dużo związanych z samym renderingiem. Tak. Wspomniałem tam o przykład taki niebiały, że to słońce, jakieś tam słońce jest fantastycznie na ekranie i rozliczenie umowę na kluczowe godziny, które są ważne dla gry. W tych godzinach generujemy oświetlenie wiatrowe właśnie rozproszone dla jakiegoś zestawu pogody. Ta zmiana z pogodą, którą pokazywałem, ona jest regulowana płynnie, więc bierzemy sobie na przykład duży, bierzemy sobie czyste powietrze i bierzemy zamkrenie. Możemy regulować między nimi, sobie regulujemy nasze te czasy pogody. Ale to jest zestaw N podziału godzin, czyli na jakiś godzin wybieramy stały doby, razy ilość pogód, które chcemy mieć, jako te punkty wyjściowe. Wszystko pomiędzy jest interpolowane i wyliczane. Znaczy oni przybiegają akurat do nas bardzo często. No, tu się nic nie zmienia od samego początku. Bo to trzeba tak funkcjonować, zrobić i tak dalej, ale nam jest po prostu łatwiej produkować klocki niż się nie bawić.
niech oni się ustawią, tak, tak to lepiej wygląda. Szczerze mówiąc, ten system był zanim właśnie było, nie wiem jak to trwało docieranie, ale wiem, że nasze skrypty od renderingu, czyli te skrypty postprocesowe i render script, który przetwarza, który nie nadaliśmy godzinami jakieś tam parametry dla procesu, to było takim zaczynem, który pokazał innym, jak fajnie można sterować danymi. I na bazie tego zaczęło się pojawiać coraz więcej skryptów po stronie gameplayu, że można sobie wystawiać na przykład zmiany do kamery i tak dalej, czytać i później przetwarzać gdzieś na zupełnie drugim końcu niezwiązanym z tym obiektem, na przykład kamery. No tak to się zaczęło. I generalnie to jest dosyć prosty język, to jest taki coś na kształt parsera, który raz przeczytuje, przerzuca to, bo jest tego jakiś kamer, wszystko można sobie mieć w antenie. Mamy też parę poziomów skomplikowania tych skryptów. Ten skrypt postprocesowy jest najbardziej takim ułomnym skryptem. Tam nie można przeliczać na przykład RAW. Tam rzucamy tylko same komendy i ich parametry bez jakiejś obróbki. Do obróbki służy ten redesk. To jest miejsce, gdzie można coś policzyć, zawołać jakieś bardziej skomplikowane rzeczy i tak dalej. To się ma nie sprawia. Sam rendering, sam postproces musi być maksymalnie szybki, dlatego ten skrypt jest taki spokojniejszy bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Chyba już, nie? W takim razie serdecznie dziękuję. Tak mówię, do zobaczenia.